Panie Normanie! Czego? Telefon do pana, panie Normanie. To spierdalaj. Dzwonią z hotelu. Ważne. Kurwicy można dostać. Zaczęło się 2 dni temu. Pojawił się nie wiadomo skąd. Jakby z kosmosu. Król Sombra. Dokładnie. Najpierw zaczęli znikać grzybiarze. Potem wynajmowani przez nich łowcy. Raz na torfowiskach nie jest już tym samym torfowiskiem w lesie. Tam mieszka jakieś zło. To trzeba go zlikwidować. Słyszałam, że macie tu problem z krokodylem. Technik samogwałtu. Spike, chcę, żebyś mnie przepytał. Twilight, weź się opanuj. To tylko test. Tu chodzi o moją przyszłość. Studia, licencjat i do Holandii na truskawki. Od dawna czułem, że coś jest z tobą nie tak. O co ci chodzi, ty nieszczęsny Menelu? Tu jest podanie o skreślenie z listy studentów. Podpisuj. Albo... Kolokwium, to ja myślałem, że nie wytrzymam psychicznie, kurwa. Niedźwiecki mnie przepierdalał, a teraz co? Gówno. Idę się odlać, bo nie chcę na to patrzeć. No weźmy na przykład tego waszego podejrzanego, jak mu tam... Przyszła dyrektywa, żeby bandytów mieszać razem z emigracją polityczną. Mnie polityka nie interesuje. Ty go skażecie, a my może pozwolimy mu z kraju wyjechać. Dzień dobry. Troszeczkę sobie odetchniesz i wypierdalaj. Czemu tak na garbie nosisz teczkę? No, założyłem kiedyś z przodu i się wywaliłem. Mam coś dla ciebie, tak jak ustalaliśmy. Poznajesz? To dzisiaj jest ten dzień, kiedy przepowiednia się wypełni. Jak ona brzmi? Ona brzmi, że nadejdzie dzień, kiedy pojawi się kolorowy ninja. O co tu chodzi? Kto to jest? Kilka godzin po tej tragedii mogliśmy tylko spekulować w tej sprawie, natomiast dziś możemy poznać pierwsze fakty. To był człowiek, który miał problem z rządem federalnym i dokonał ataku w odpowiedzi za masakrę w Waco. To był naturalizowany obywatel amerykański, ale on był Pakistańczykiem, który mieszkał w Connecticut. Takich ludzi zarówno Ameryka, świat, jak i Europa powinna się obawiać najbardziej. Mówię jak jest. Nowy Jork. O kurwa. Jeszcze jedna sprawa. To jest poważna akcja. Wszystko może się wydarzyć. Pamiętaj. Jeżeli cię złapią, musisz wcześniej przesłuchać się sam. A jeśli zawiodę? Wypierdolę w ogóle! Twilight! Ale szybko! Niech zgadnę! 6 z plusem? A co masz ze śpiewu? Gola. Zaśpiewamy coś razem? A chyba, że mi zaniesiesz teczkę do domu. A to spierdaj. Twilight! Cześć, kurwa! Będziemy świętować twój sukces z księżniczką Celestią! Nie całkiem. We are going to... America! A co się rozchodzi? O kurwa! Tak zapierdalamy, że za oknem chuj widać! O, idzie! Dobry wieczór, sukin syny! Przyszedłeś z pomocą, nie ma innego wyjścia! Skurwy synu, nic ci więcej nie pomoże, oprócz mnie! Kurwa, ale wypistów. Chyba żeś, kurwa, jeszcze wypistowa nie widział. Shining Armor. Czego, kurwa? Coś popierdala w naszą stronę. Zgotujemy mu wykurwiste przywitanie. No i kurwa, gdzie to jest? O,
Ktoś żyje, to... Oj, to w takim życiu. Słuchajcie, co to za miejsce? San Diego. Tym razem mam 40% pewność. Co ci jest? Odkąd stosuję Nomag Mag, moje czary kosztują o połowę mniej many. Nasz wydział zajmuje się nawiązywaniem dialogu z kryształowymi kucykami. Rozpoczynamy dziś złożoną i delikatną operację. Protokół UAO wymaga powiadomienia eksmitowanych na 24 godziny przed faktem. Dziś doręczycie takie zawiadomienie, prosząc o podpisanie formularza I-27. Mamy przesiedlić 1 800 000 kryształowych kucyków i... Chodzimy od szopy do szopy i zbieramy podpisy. Dokładnie. O nic się nie martw, jestem w tym naprawdę dobra. Dzień dobry pani. Chciałaby pani być w raju? Nie. Raj mnie nie interesuje. A puści nas raj, pani? Raj, nie. Raj wie pani gdzie jest? W Miami Beach. Mnie to nie interesuje. No, siema, cześć. Nie podpadnij im, bo cię poćwiartuje i rozwiesi szczątki. Proszę opuścić plac. To jest mój plac. Proszę opuścić mój plac. Tak, proszę, proszę, tam w dół. Wypierdol! Wjazdowe 5 zł. Zapamiętam pana twarz. Widać mnie? Nie widać mnie. Widać mnie? Nie widać mnie. Nie widać? Teraz widać. Ja wiem, że ty kochasz swoją pracę, ale kocham też śpiew ptaków, trawę pokrytą rosą, opowieści przy kominku. Send the cool for. No, wypierdalaj! A, pewnie zauważyły gogle. O kurwa! Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. I ziu, i bum. I ziu, i bum. Pieszczoszki plecków raz. Pieszczoszki plecków dwa. Specjalny wzgląd dla bubci. Fiku, miku, w kroku szal. Znaleźliście już coś? Gówno znaleźliśmy. Nikły! Co ty odpierdalasz? Jak się skapnął, że chuj się znamy, to zaraz będziemy zapierdalać pod batogiem jak reszta. Rozumiem. Przechodzimy do planu H. Chyba raczej do planu B. Nie, nie, plany od B do G są zbyt bezsensownie ryzykowne. Właściwie to jest kryzys, można powiedzieć. Tak wygląda. Co? Żeby wyprowadzić kraj z kryzysu, trzeba zrobić ściepę narodową i kupić bombę atomową. Tą bombą trzeba polecieć nad Arktykę, nad biegun północny, nad te wieczne lody i tamtę bombę sru. Podoba mi się to. Kurwa mać, co tam się dzieje? O kurwa! Mamy przepierdolone!